W poprzednim filmie omawiałem na przykładzie kończyny górnej doprowadzenie krwi i odprowadzenie żyłami. Natomiast chciałem doprowadzić analogiczną krew do kończyny dolnej. Natomiast myślę, że nie jest to konieczne, ponieważ wystarczy przez analogię, patrząc na kończynę górną, nazewnictwo i zasada przepływu krwi w kończynie dolnej jest taka sama. Pamiętajcie, że kończyna dolna też ma żyły skórne. I także, jak w kończynie górnej, jeżeli chodzi o żyły głębokie, jest ta zasada, że jednej tętnicy, na przykład piszczelowa przednia, towarzyszą dwie żyły piszczelowe przednie. Dwie żyły towarzyszą jednej tętnicy o danej nazwie. No dobrze. Natomiast ja chciałbym poprowadzić krew do bardzo specyficznego narządu związanego z układem pokarmowym, po prostu do największego naszego gruczołu, a jak wiemy, jest to wątroba. No to zacznijmy. Krew odżywcza zawsze wychodzi z lewej komory. Wychodzi aortą, najpierw wstępującą, potem łukiem, potem aortą wstępującą. Ponieważ serce leży na przeponie, to aorta wstępująca dzieli się na część nadprzeponową, czyli piersiową, podprzeponową, czyli brzuszną. Aorta dzieli się, aorta brzuszna kończy się rozdwojeniem na dwie tętnice biodrowe wspólne, o których być może za chwilę sobie powiemy. Natomiast najistotniejsze tu jest to, że tuż pod przeponą odchodzi nieparzyste, bardzo specyficzne, nieparzyste, krótkie odgałęzienie aorty brzusznej. No, krótkie, to mi trochę wyszło dłuższe, no ale chodzi o to, żebyśmy to zobaczyli. To naczynie to jest pień trzewny. Pierwsze i przy okazji nieparzyste odgałęzienie aorty brzusznej, jak pamiętamy, są trzy nieparzyste. Pień trzewny, kreskowa górna, kreskowa dolna. Chodzi mi o pień trzewny, który, jak sama nazwa sugeruje, zaopatruje trzewia. Zatem, jakie trzewia? Trzewia leżące w okolicy tej podprzeponowej, trzewia nadbrzusza. Najważniejsze z nich to leżąca po lewej stronie, tuż pod przeponą, zupełnie na lewym boku, czyli w lewym podrzebrzu, śledziona. No to oczywiście z pnia trzewnego odchodzi tętnica śledzionowa, odżywiająca śledzionę. Tuż przy śledzionie po środku mamy żołądek, zatem tętnica żołądkowa. Tak naprawdę żołądkowa lewa, ale na razie uprośćmy to, żołądkowa. I bardzo ważna tętnica, no właśnie, w prawym podrzebrzu, potężny narząd, który sięga aż po lewe podrzebrze, to wątroba. Zatem tętnica wątrobowa, tak naprawdę wątrobowa wspólna na początku, ponieważ się dzieli, a dopiero potem będzie wątrobowa właściwa. Ja spróbuję tutaj tą wątrobę tak schematycznie narysować. No właśnie, bardzo wysoka jest tuż po prawej stronie naszego ciała, natomiast po lewej lewy płat już jest tak klinowato zwężony. W środku wątroba jest wypełniona przez bardzo specyficzne struktury zwane zrazikami. Tam dochodzi do przetwarzania. No, to jest bardzo wszechstronny, bardzo skomplikowany proces, procesy zachodzące w wątrobie. Do prawidłowości pracy wątroby niewątpliwie potrzebna jest krew. Krew zawierająca substancje odżywcze do komórek wątroby oraz zawierająca tlen. No więc właśnie ta tętnica wątrobowa wprowadzana jest do wątroby. Tętnica wątrobowa właściwa, jak już mówiłem, prawda? Na początku będzie wspólna, tutaj jest rozgałęzienie na żołądkowo dwunastniczą i wątrobową właściwą. W wątrobie, każde naczynie, wszędzie, prawda, w tym tętnica wątrobowa w wątrobie, ostatecznie rozgałęzia się, to jest schemat, więc tutaj tych rozgałęzień na mniejsze tętnice jest więcej, natomiast ja już tutaj potraktuję to tak bardzo schematycznie, czyli taka tętniczka rozgałęzia się na naczynia włosowate, tętnicze oczywiście, jak widać, i te naczynia włosowate, tętnicze, przechodzą niewątpliwie w sieć naczyń włosowatych żylnych. I mamy normalną sieć, jak widzicie Państwo, sieć tętniczo-żylną. Powstająca z tej sieci żyła, oczywiście od nazwy narządu żyła wątrobowa, uchodzi do
żyły głównej dolnej. Żyła główna dolna, jak wiemy, uchodzi do prawego przedsionka. Ja ją narysuję tak trochę nieprawidłowo, bo powinienem ją dołem puścić. Spróbujmy zrobić w ten sposób. Umówmy się, że gdzieś tutaj płynie sobie, biegnie sobie żyła główna dolna. Faktem jest, że ona jest objęta przez wątrobę, także biegnie z tyłu, na tylnej ścianie brzucha, żyła główna dolna i oczywiście uchodzi do prawej komory. I właśnie, może tutaj ją narysujemy linią przerwaną, i właśnie do tej żyły głównej dolnej uchodzi kilka, 3-5 żył wątrobowych. Widzimy, jest to normalna sieć tętniczo-żylna. No tak, ale wątroba uważana jest za magazyn substancji odżywczych. To przecież nie ta krew dostarcza te substancje odżywcze w celu magazynowania. Ta krew posiada tych substancji odżywczych bardzo niewiele i one są niezbędne do prawidłowego metabolizmu samej wątroby. Skąd zatem ta krew odżywcza? Otóż krew odżywcza doprowadzana jest do wątroby właśnie z tych dwóch, no właściwie głównie z tej górnej, no ale z dwóch tętnic kreskowych, oczywiście nie tętnic, jak się domyślamy. Czyli tak, tętnica kreskowa górna, jak pamiętacie Państwo, już mówiłem w poprzednim filmie, tętnica kreskowa górna zaopatruje całe jelito cienkie i większą połowę, czyli 2/3 jelita grubego, początkowe 2/3 jelita grubego. Natomiast kreskowa dolna, no pozostałą część jelita grubego, ale nawet nie sam koniec, nie jelito proste, czyli odbytnice, ponieważ tam jeszcze mamy tętnice biodrowe wewnętrzne, które doprowadzają krew do tego końcowego odcinka, czyli do jelita prostego, do odbytnicy. I sytuacja jest analogiczna, jeżeli chodzi o żyły. Zatem żyły biodrowe wewnętrzne będą zbierały krew właśnie z odbytnicy. Żyła kreskowa dolna będzie odprowadzała krew z końcowego odcinka jelita grubego. Żyła kreskowa górna będzie odprowadzała krew, no może tak, no bardzo schematycznie, no właśnie, niech tu będą te. I tutaj mamy jeszcze śledzione i też byłoby tak. I teraz, no już się chyba domyślacie, w czym się wygląda. Otóż ześledziony z jelita grubego i z jelita cienkiego, no powstają trzy żyły. Żyła śledzionowa, żyła kreskowa dolna, no i oczywiście żyła kreskowa górna. I ciekawa rzecz, te trzy żyły uchodzą do wątroby. Nie przechodzą przez wątrobę, one uchodzą do wątroby. Rzecz bardzo charakterystyczna. Żeby to jakoś podkreślić, no właśnie, przydałby się jeszcze inny kolor. Ja już tutaj niepotrzebnie tą wątrobę zaznaczyłem na zielono, więc a może jednak zrobię inaczej. Tą wątrobę zrobię na czarno. O. Natomiast samą żyłę, która powstała z tych trzech, w tym odcinku zabarwię na zielono. Na początku tego nie widać, zaraz to zobaczymy. W czym rzecz? No, to jest krew żylna, to jest krew odtleniona, ale to nie jest zwykła krew, ponieważ jak przecież doskonale wiemy, jelita służą wchłanianiu pokarmu. Krew płynąca z jelit to nie jest zwykła krew. Ona jest odtleniona, ona ma metabolity, ale ona jest wręcz przesycona substancjami odżywczymi. W takich ilościach te substancje są nie tylko zbędne, wręcz niebezpieczne dla organizmu. Trzeba je po prostu zmagazynować. Tym magazynem jest właśnie wątroba. Zatem krew z jelit, krew bogata we wchłonięte w jelitach substancje odżywcze, wpływa sobie do wątroby niewielkim, krótkim naczyniem. Bo jak widzicie Państwo, to naczynie powstało z trzech. Ze śledzionowej, z kreskowej górnej i z kreskowej dolnej. I ta krótka, kilkucentymetrowa żyła nosi nazwę żyły wrotnej. Nazwa wzięła się od miejsca. Miejsce, gdzie wchodzą naczynia krwionośne, bądź wychodzą z wątroby,
oraz naczynia limfatyczne oraz przewody żółciowe, to są tak zwane wrota wątroby. Zatem żyła wchodząca, prowadząca z jelitą krew bogatą w substancje odżywcze, wchodząca przez te wroty, no, została nazwana żyłą wrotną. No właśnie. I co się dzieje? I proszę Państwa, żyła wrotna robi dokładnie to samo, co przed chwilą robiła tętnica wątrobowa. Rozgałęzia się na naczynia włosowate. Jest to, proszę Państwa, no właśnie, to nie jest tętnica, to jest żyła. Żyły nigdy się nie rozgałęziają. A tu proszę, dochodzi do rozgałęzienia, troszeczkę wobec tego ta żyła wrotna przypomina tętnicę, w tym sensie, że się rozgałęzia, ale jest to oczywiste, bo żeby oddać substancje odżywcze wątrobie, tym zrazikom, to w tych zrazikach musi właśnie powstać sieć naczyń włosowatych. Tyle tylko, że nie tętniczo-żylna, a żylno-żylna. To jest właśnie ta niezwykłość, ta dziwność. Sieć żyły, zielonej żyły wrotnej, normalnie żyła, no, niewielkie żyłki, no, które ostatecznie ujdą do żył wątrobowych i te ujdą do żyły głównej dolnej. Więc jak Państwo widzicie, w wątrobie rzecz niesłychana. Dwie sieci naczyń włosowatych. Sieć tętniczo-żylna, normalna, wszędzie tak mamy, prawda? Wszędzie tętnice przechodzą w żyły. Sieć tętniczo-żylna, ale oprócz tego taka dziwna sieć, i tak się właśnie nazywa, dziwna. Sieć dziwna, żylno. Może tu żylno i będzie ciężko. Żylno-żylna. Natomiast o, żylno-żylna. Dobrze, to ja to może jeszcze raz schematycznie narysuję. Czyli tak, tętnica przechodzi w naczynia włosowate pochodzenia tętniczego. Z tej tętnicy, z tej sieci naczyń włosowatych tętniczych powstaje sieć naczyń włosowatych żylnych, no i oczywiście powstaje żyła. I mamy normalną sieć tętniczo-żylną. Normalna, wszędzie, w każdej tkance występuje, żeby oddać tlen, substancje odżywcze, musi być właśnie tak specyficzne, takie specyficzne rozwiązanie, sieć tętniczo-żylna. Ale oprócz tego właśnie w wątrobie dochodzi do niezwykłego zjawiska, kiedy to żyła wrotna wchodząca do wątroby, odprowadzająca krew bogatą w substancje odżywcze z jelit, rozgałęzia się na naczynia włosowate żylne. Te przechodzą, no, powiedzmy, w tak zwane zwykłe, typowe naczynie włosowate żylne. No właśnie. I mamy sieć dziwną, żylno-żylną. Sieć dziwna, żylno-żylna. O, tu widzę, że troszeczkę poza ekran się przesunąłem. No dobrze, już jest lepiej. Sieć dziwna, żylno-żylna. Myślę, że to tyle. To na razie dziękuję bardzo.